Przypomnę tylko, że kryterium dochodowe nie było podnoszone od 8 lat. Z tego tytułu prawo do zasiłku rodzinnego straciło prawie 3 miliony dzieci w Polsce. Jeżeli to kryterium, o które mówi rząd, zostanie podniesione tylko o 30 zł, to bardzo mała grupa dzieci z tego skorzysta, czyli nie rozwiąże się żadnego z problemów pomocy dla rodziny. I kolejna ważna sprawa. Dzisiaj sytuacja polskich rodzin jest dramatyczna, szczególnie rodzin wielodzietnych. 75% rodzin wielodzietnych, w których jest troje, czworo dzieci, żyje w granicach ubóstwa. Jeśli do tego dodamy, że kryterium dochodowe, tak powiedziałem, nie było podnoszone, to sytuacja szczególnie dzieci jest dramatyczna. Propozycja rządowa jeszcze idzie dalej, że w przyszłym roku kolejna podwyżka. My oczywiście uważamy, że jeżeli mamy w jakikolwiek sposób pomóc, to kryterium dochodowe musi być zwiększone. Również jeśli chodzi o wysokość zasiłku rodzinnego, na przykład dla dzieci do 5 roku życia, to podwyższenie zasiłku ma wynosić 9 zł, czyli zupełnie symboliczne i, tak jak powiedziałem, nie rozwiązuje żadnego problemu.